Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem lotniczym i dostaję często zapytania o to, w jaki sposób układ mięśniowo-szkieletowy może wpłynąć na otrzymanie licencji czy przejście badań na tak zwaną pierwszą klasę pilotów i w zasadzie trzeba sięgnąć do przepisów AMC1 MED B050 układ mięśniowo-szkieletowy i są trzy punkty A, B, C i w zasadzie zacytuję wnioskodawcy, u których stwierdzono jakiekolwiek znaczące następstwa choroby, urazu lub wrodzonej nieprawidłowości wpływającej na kości, stawy, mięśnie lub ścięgna przed lub po zabiegu chirurgicznym wymagają pełnego badania przed wydaniem pozytywnej oceny zdolności. B. Wnioskodawcy z procesem zapalnym, naciekającym, pourazowym lub chorobą degeneracyjną układu mięśniowo-szkieletowego mogą być uznani za zdolnych pod warunkiem, że choroba jest w okresie reemisji lub jest stabilna, a wnioskodawca nie przyjmuje dyskwalifikujących leków oraz pomyślnie zaliczył medyczny test sprawdzający w locie i zastosowania mają tutaj odpowiednie ograniczenia i zostaje jeszcze jeden, a mianowicie wnioskodawcy z nieprawidłowościami układu mięśniowo-szkieletowego, w tym z otyłością, wykonując medyczny test sprawdzający w locie, powinni w zadowalający sposób wykonywać wszystkie zadania wymagane dla zamierzonego rodzaju lotu, w tym procedury awaryjne i ewakuacyjne. Czyli w zasadzie są dwie sprawy. Pierwsze, pozytywna ocena ortopedyczna, być może i neurologiczna, jeżeli lekarz będzie widział taką potrzebę. Oczywiście ten test medyczny sprawdzający w locie musi wypaść prawidłowo, czyli jest tutaj bardziej praca dla twojego instruktora. No i kolejna rzecz dla lekarza, nadanie ci odpowiednich ograniczeń, jeżeli taka potrzeba wynikła. Najczęściej jest to ograniczenie TML, ale jest jeszcze parę innych, o których już tutaj nie będę wspominał. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz, orzecznik medycyny lotniczej, również na klasę pierwszą. Jeżeli masz taki problem zdrowotny z układem mięśniowo-szkieletowym, chciałbyś jakiejś tam opinii, no to możesz napisać w komentarzu do tego wideo. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli oczywiście na podstawie twojego opisu będę to w stanie zrobić. Także trzymaj się, cześć i do następnego razu.